Amigos, kontynuujemy nasz spacer po Piątej Alei w Playa del Carmen, tym jednym z najważniejszych kurortów meksykańskich na wybrzeżu karaibskim. No i cóż, no jesteśmy teraz, zaczęliśmy nasz spacer, przeszliśmy dopiero 50 metrów, ale no tutaj zobaczcie to, o czym wspominałem w ostatniej części. Idziemy Piątą Aleją, najbardziej znanym deptakiem w tym mieście, takim najważniejszym, poprzecinanym właśnie ulicami prostopadłymi, które są numerowane 2, 4, 6 i tak dalej. Natomiast no, znowu ta ulica jest piąta, następna, tam mamy te wszystkie równoległe do wybrzeża, następna jest 10, 15, 20, co 5, tak? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o organizację. Wszystkie ulice oczywiście są pod kątem prostym, jak w większości miast meksykańskich, nie tylko meksykańskich. Oczywiście no, można powiedzieć, że są setki wręcz tutaj naganiaczy, tak? Biznes turystyczny kręci się na całego. Bardzo takim fajnym biznesem w Playa del Carmen i tylko w Playa del Carmen go znajdziecie, jest sieć kawiarni Ach Cacao. Bardzo lubię fajne właśnie czekolada do picia, niezła kawa, jakieś wyroby właśnie czekoladowe. Fajne miejsce też do pracy, jedno z takich ulubionych, chyba najbardziej można powiedzieć, właśnie lubianych miejsc przez tak zwanych cyfrowych nomadów. Rzeczywiście może są tam kontakty, jest fajna klimatyzacja, dobry, szybki internet. Kiedy idziemy do Ach Cacao, no to od razu na rachunku mamy hasło do internetu, fajnie się tam pracuje. No są miejsca, które są bardziej uczęszczane, są miejsca, które są rzadziej uczęszczane. Oczywiście do pracy bardziej nadają się te, które są troszeczkę spokojniejsze. W bardzo wielu miejscach oczywiście będą przeróżne szmatki, koszulki, tak, stroje kąpielowe i tak dalej. No dalsze, proszę bardzo, apteki następne. Kolejna jakaś biżuteria, no tego po prostu jest niesliczona ilość, ale w taki czas też spójrzcie, są te przekąski, tak, bo nie wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, są oczywiście bardzo bogaci. Ogólnie rzecz biorąc, restauracje na Piątej Alei są po prostu dużo droższe niż restauracje gdziekolwiek indziej. Im dalej idziemy od Piątej Alei, no to po prostu restauracje będą tańsze, czasami znacznie tańsze, choć ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że Piąta Aleja jest po prostu droga i cała Playa del Carmen jest droga. Dużo to właśnie knajpeczek, w których albo mamy jakieś telewizory, albo mamy też muzykę na żywo. Często jest tak, o proszę bardzo, tam pan już gra, tak, widać, o, jest jakaś kapela. Także ta muzyka na żywo często tutaj jest i no, na długości tej przynajmniej 3-4 km takich knajpek z muzyką na żywo mamy naprawdę bardzo dużo. Bardzo często naganiaczami są imigranci, tak, dużo Argentyńczyków, bardzo dużo też Wenezuelczyków, tak, no w tej turystyce no, naprawdę dużo ludzi z tych krajów, teraz bardzo modnych, tak, jeśli chodzi o imigrację, pracuje, no i tutaj rzeczywiście ogromne ilości wręcz imigrantów możemy spotkać. Dzisiaj na przykład byłem obsługiwany przez chłopaka z Paragwaju, który mówił, że ma polskie korzenie. Bardzo dużo tekili, tak? Sklepy z tekilą, z góry mówię, tequila, mezcal, jakieś inne produkty są sprzedawane, alkoholowe. Ogólnie rzecz biorąc, wybór jest po prostu fantastyczny, ogromny, natomiast trzeba pamiętać, że na Piątej Alei wszystko będzie drogie, bardzo drogie, przynajmniej o 30-40% drożej niż gdziekolwiek indziej. Co kawałek mamy ludzi, którzy próbują w jakiś sposób tutaj zarabiać, wtedy też prawdopodobnie Wenezuelczycy, tak? Ostatnio pół Wenezueli wyjechała ze swojego kraju, który został zniszczony przez tamtych polityków. No i próbują po prostu zarabiać, tak? Tańczą, proszę bardzo, tańczą. Być może znowu lokalni mieszkańcy. Ta pani wygląda bardzo lokalnie. Oczywiście tak, no, mogą to być Meksykanie, ale przypuszczam, że czy to jednak nie są Meksykanie, że to jednak są obcy krajowcy, prawdopodobnie właśnie Wenezuela, tak, gdzieś z tych krajów, no wszyscy tutaj próbują, tak, wszyscy próbują w jakiś sposób sobie radzić właśnie w tym całym świadku turystycznym. Ponieważ no, w większości klienci, którzy tutaj przyjeżdżają, to są jednak obcokrajowcy. No teraz akurat mamy akurat lipiec, tak? Więc to jest czas, kiedy
od krawców jest stosunkowo niewielu, bo jest po prostu gorąco i to jest czas, kiedy rzeczywiście tutaj dominują jednak Meksykanie, pomimo tego, że jednak no widać oczywiście i Latynosów, widać też Amerykanów, no ale nie jest to tak jak w okresie od października do od października powiedzmy do kwietnia, tak, kiedy też rzeczywiście dominują wtedy obcokrajowcy, to jakbym wtedy szedł, no to po prostu co kawałeczek byśmy widzieli w większości wręcz twarze białe, a niewielu by było właśnie tych powiedzmy turystów meksykańskich. Co kawałek będą też tutaj spójrzcie panie z Chiapas, tak, sprzedające jakieś swoje lokalne wyroby. Takie wyroby typowo właśnie można spotkać w regionie Chiapas i tutaj Indianki, tak właśnie z tego regionu takie właśnie produkty oferują, więc każdy próbuje, tak. Mamy oczywiście, prawda, tutaj bardzo drogie jakieś sklepy, ale zaraz obok, proszę bardzo, można no, przysłowiowe grosze, tak, chociaż do tego typu, powiedzmy, wyroby też w Chiapas kupimy 4-5 razy taniej, tak, no, każdy, kto tutaj przyjedzie, chociażby pewnie za to, że ktoś mu pozwoli tutaj stać i sprzedawać te wyroby, no to też musi zapłacić jakąś tam, prawda, łapówkę komuś, pewnie jakiemuś lokalnemu policjantowi, być może jakiejś lokalnej mafii, więc to też powoduje, że oczywiście te ceny są wyższe, no i wiadomo też, no, turystom, którzy tu przyjeżdżają, nie znają realiów innych rejonów Meksyku, nie ruszają właściwie nosa z tego regionu często, oni po prostu nie wiedzą, że gdzieś tam w innym rejonie można kupić taniej, no po prostu tam nie dotrą, tak, więc jeśli chcą tego typu rzeczy kupić, to po prostu muszą to zrobić tutaj, więc może być, że dla każdego coś się znajdzie. No jest też oczywiście ten region może nie tak bardzo modny, można powiedzieć, wśród turystów medycznych, tak, to nie jest to aż taki ważny ośrodek turystyki medycznej, jak na przykład północne Stany, jakieś Baja California i tak dalej, ale tutaj też no, wielu Amerykanów przyjeżdża po to, żeby chociażby sobie robić zęby, tak, czy też jakąś operację plastyczną, więc przeróżne usługi medyczne też możemy znaleźć. Tu proszę bardzo, też kolejny bardzo fajny sklepik z mezcalem, z tequilą, do wyboru, do koloru, ilości po prostu ogromne takich akurat produktów, znowu proszę bardzo cygara, tak, które no, nie są aż takim bardzo typowym meksykańskim produktem, no ale ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, też tego nie wiedzą, tak? Więc im się może wydawać, że jest to takie bardzo, prawda, meksykańskie. To znowu mamy, proszę Państwa, Easy Tours, kolejne jakaś kolejne wycieczki, bardzo duża oferta wycieczek. Mamy również koszulki bardzo fajne, firma iWay jest taką jedną z najbardziej typowych, bardzo fajnych firm, które właśnie oferują koszulki takie z motywami czaszek, jaguarów i tak dalej. Bardzo dużo też buduje się, bardzo dużo się buduje, są to naprawdę ogromne pieniądze. Miejsce to jest no bardzo popularne wśród inwestorów nieruchomości, którzy budują tutaj hotele, budują takie apart hotele, wynajmują je później przez Airbnb, przez Booking, jakieś inne serwisy, no i te ceny wcale nie są aż takie wysokie, konkurencja jest bardzo duża. No więc ceny są naprawdę atrakcyjne. No ja teraz na przykład wynajmuję takie studio, tak, miejsce, w którym mam lodówkę, jakąś tam kuchenkę, fajnie się mieszka, nie jest to może duże, ale wszystko jest całkiem fajne na przyzwoitym poziomie. No i płacę 190 zł, a jest to właściwie przy 5 alei, w bardzo fajnej lokalizacji, a jak akceptujemy to, że jesteśmy na przykład pół kilometra, czy tam 700-800 metrów od tej 5 alei, no to nawet już za 130 zł, za 120 zł możemy znaleźć jakieś fajne miejsce, tak, to niekoniecznie musi być naprawdę bardzo drogie. Ta zabudowa tutaj w tej pierwszej części 5 alei, czyli tej części, która się rozwijała na samym początku, no jest jeszcze tak dosyć niska, widać, że to są stare budynki i no tutaj też nie proponowałbym hoteli, tak, jakbyście chcieli jednak mieszkać, to myślę, że właśnie te okolice tutaj no nie są najlepszym wyborem, po prostu też dlatego, że tutaj jest jakieś najwięcej klubów, tak, jest po prostu głośno, a wiadomo, że w takie miejsca fajnie przyjść sobie
na chwilę, tak, pobawić się, ale nocować lepiej w takich miejscach, gdzie jest jednak troszeczkę spokojniej, żeby jednak dało się troszeczkę wyspać. No i tym bardziej, że tutaj no jednak to są dość stare budynki, ten ich standard nie jest aż tak dobry, tak widać już po nich, że to taka trochę nie ta epoka, to są takie budynki, które powstawały gdzieś tam na początku lat 2000, więc gdzieś tam już no trącą po prostu starością i myślę, że warto raczej gdzieś tam tak od ulicy 20, 30, gdzieś tam te okolice, na pewno tych apartamentów jest dużo, dużo, dużo więcej fajnych. Co chwilę też będziemy mieli tutaj takie dziewczyny, które oferują masaże. Tak, masaże, no to na przykład dwa masaże w cenie $50. Różne masaże, różnej jakości, tak, na ile to jest dobre. Chodziłem wielokrotnie na takie masaże, tak, czasami trzeba pilnować, żeby to rzeczywiście trwało tyle, ile było obiecane. No i jakość też jest taka sobie. No dobra, druga część, będziemy szli za chwilę dalej.